stawce mamy 6 koni. Przypomnę jeszcze raz, koń numer 1 to Romy Dimore, 2 Cana de Bourgogne z numerem 4 Rob de Pican, 5 to Canida Pa z numerem 6 Kizmi Royal i 7 Rani Dorsz. To już ostatni moment, żeby wytypować swojego faworyta i zagrać na niego w kasie. I konie wystartowały. Na prowadzeniu po starcie z numerem 4 Rob de Pican. Za nim Romy Dimore, ale już przesuwa się Cana de Bourgogne, Rob de Pican, Cana de Bourgogne. Za stawką została Kizmi Royal. Rob de Pican na prowadzeniu, Cana de Bourgogne. Kizmi Royal została daleko za stawką. Na prowadzeniu teraz Rani Dorsz. Rani Dorsz, za nim Cana de Bourgogne i Rob de Pican. Stawka się rozciągnęła. Rani Dorsz, Cana de Bourgogne, Rob de Pican. Te konie prowadzą na pozycji 4 Canida Pa. Romy Dimore i Kizmi Royal. Konie na przeciwległej prostej na prowadzeniu Rani Dorsz. Za nim Cana de Bourgogne. 1400 metrów do celownika. Rani Dorsz cały czas na prowadzeniu, za nim Cana de Bourgogne. Stawkę zamyka Kizmi Royal. Romy Dimore, Rani Dorsz cały czas na prowadzeniu, Rani Dorsz. Rani Dorsz, za nim Cana de Bourgogne. 1000 metrów do celownika. Rani Dorsz cały czas na prowadzeniu. Rani Dorsz na prowadzeniu, ale Cana de Bourgogne blisko. Rani Dorsz na prowadzeniu. Rani Dorsz na prowadzeniu, za nim Cana de Bourgogne. Rani Dorsz, Cana de Bourgogne. Połowa zakrętu. Rani Dorsz cały czas na prowadzeniu. Cana de Bourgogne, pozycja druga. Rob de Pican i Canida Pa. Te 4 konie będą walczyć o pierwsze miejsce. Konie już na prostej z tej szorzej. Rani Dorsz. Cana de Bourgogne. 400 metrów do celownika. Rob de Pican wysuwa się na czoło. Konie blisko siebie. Konie blisko siebie. Cana de Bourgogne, Rob de Pican, Canida Pa. Cana de Bourgogne. Cana de Bourgogne, Rob de Pican. Cana de Bourgogne, Rob de Pican.